Bartek Roju Rojek, perkusista, pracownik Centrum Sztuki Mościce, twórca między innymi Strefy Dobrego Grania i o tym też dzisiaj między innymi, ale przede wszystkim cześć, dzień dobry. Dzień dobry, witam. A skoro perkusista, to co to? Zagrasz nam coś na początek? Oczywiście. Dasz się namówić? Oczywiście. Pokażesz, co potrafisz? Tak. No to działamy. To Bartek, to może na początek, skoro o tej strefie dobrego grania już mowa była, co to jest? Co to za produkt? Co to za propozycja? Strefa dobrego grania jest po prostu skierowana do tych ludzi, którzy mają w sobie pasję do grania, do grania. Będziesz uczył od początku? Czy trzeba mieć już jakieś podstawy przychodząc do ciebie, jak to jest? Nie, będę uczył od początku, natomiast no, na pewno nie będzie to nauka na zasadzie jakiejś zabawy czy pobielania jakichś takich stereotypów, natomiast chcę pokazać wszystkim takie prawdziwe tajniki grania i zainspirować ich do tego, żeby ćwiczyli, żeby pracowali, że to się opłaca, że nie trzeba naprawdę mieć nie wiadomo jakiego sprzętu, trzeba mieć przede wszystkim chęci, trochę miłości do tego. Bez pasji ani rusz. Bez pasji raczej, jeżeli chce się myśleć na ten temat, żeby w przyszłości zawodowo to robić, czy w tym kierunku iść, to na pewno nie. Bartek, ty od wielu lat jesteś na tej poważnej scenie muzycznej. Poważnej dlatego, że z poważnymi osiągnięciami, z bardzo poważną współpracą, z poważnymi ludźmi również, o tym też za moment. I patrząc na ciebie, jak ty jesteś przy tych swoich bębnach, no to właśnie widać te pasje, ale też zabawę, ty się świetnie bawisz. To powiedz mi, czy te twoje dzieci, które będziesz uczył, też będą się tym bawić? Przede wszystkim chodzi o to, żeby mieć w sobie ten potem taki zapas wiedzy, żeby móc się przy tym świetnie bawić, prawda? To niekoniecznie jest jakieś, ma się wiązać właśnie ze stresem. To ma być dobra zabawa, natomiast żeby się dobrze bawić, trzeba się nauczyć bawić. Najpierw być profesjonalistą, prawda? Poznać tajniki tego, tak. A potem móc się tym bawić. Tak. Będą koncerty? Oczywiście. Oczywiście, przede wszystkim ku temu zmierzamy, żeby zaszczepić w ludziach takie granie zespołowe, pracę ze sobą, prawda? Przecież wszystkim tak generalnie nam o to chodzi, żeby nie zamykać się w salach, ćwiczyć, tylko żeby wychodzić do ludzi, pokazywać im swoje umiejętności, żeby móc z tego też czerpać przyjemność, bo to dla nas jest, po to robimy, żeby dzielić się z tym, z ludźmi na widowni, prawda, żeby oni odbierali ten nasz power. Tą naszą pracę, że tak powiem. W tej krótkiej rozmowie, przed rozmową naszą właściwą, przed nagraniem, powiedziałeś mi, że jest taki nowy trend w tej grze na perkusji, mianowicie, że pojawiają się coraz częściej chętne do grania dziewczynki. Tak, tak. Wyciskają dokładnie. W gary? Wyciskają gary, natomiast tak jak ci mówiłem, że jest to taka kobieca konsekwencja w tym, co robią. One są naprawdę, kobiety są takie, dużo pracują, ćwiczą, starają się, widać w nich to. No my faceci to podchodzimy tak do tego właśnie jak do zabawy, prawda? I
Nie marginalizuję tutaj wszystkich, prawda, ale tak w większości jest, prawda. Natomiast mamy jakiś taki dar, że pozwala nam to, zresztą tak perkusja bardziej pasuje do faceta, chociaż teraz tak patrząc na to też właśnie jak dziewczyny grają, to nie wiem. Że... Jest szacun? Jest szacun, oczywiście. Czyli Bartek, proponujesz taką nietypową szkołę muzyczną, no tak to można nazwać. Tak, tak. Z takich moich obserwacji, bo też uczyłem w szkole muzycznej na Wydziale Jazzu, chciałbym po prostu z różnych form nauczania, też z takich form nauczania, które są w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Zresztą te trendy do nas cały czas przychodzą, mm-hmm, prawda? Mm-hmm. Chcę wyciągnąć taką kwintesencję, żeby dzieci czy inni wyciągali z tego to, co chcą wyciągnąć. Czyli na przykład, jeżeli ktoś chce uczyć się na perkusji, niech się uczy na bębnach, prawda? Niekoniecznie, że dochodzą do tego inne instrumenty perkusyjne. A absolutnie też nie neguję, żeby mnie źle nie zrozumieć, że neguję tutaj szkołę muzyczną. Absolutnie. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, żeby jeszcze rozwijać się więcej, jeszcze więcej pójść w tym kierunku, proszę bardzo. Natomiast mi chodzi głównie o rozrywkę, muzykę rozrywkową. Jak cię słucham, to mam takie wrażenie troszkę, że właśnie tak pokierowałeś swoim życiem, bo wiem, że najpierw była szkoła muzyczna pierwszego stopnia, potem była przerwa ze szkołą muzyczną, ponieważ było technikum. Tak. Skończyło się na Akademii Jazzu, Akademii Muzycznej w Katowicach. Ty wiedziałeś zawsze, co chcesz robić? Ja miałem to szczęście, że w szkole muzycznej spotkałem wspaniałego nauczyciela Jasia Krawczyka, który... on pokazał mi pierwszy raz zestaw, prawda? Tutaj grałem werble, kotły, prawda? Ćwiczyłem wibrafon. I nagle przyszedłem, pamiętam to jak dzisiaj, przyszedłem do niego i powiedziałem, że chcę się uczyć na perkusji. Wtedy tak w szkole to był... Tak. To nie było częste. Nie było częste. Mam rację. I troszeczkę miałem wrażenie, że było troszeczkę zakazane. Aha. Tak jak w latach 2000, to jeszcze wcześniej było zakazane troszeczkę granie jazzu. Na to się patrzyło strasznie spod byka. Muzyka klasyczna głównie, muzyka prawda? Muzyka klasyczna, prawda? Wszystko to co tam było narzucane z ministerstwa, prawda? I tak dalej. Natomiast on stanął, powiedział, nie ma problemu, no to siadaj za zestaw. I za to jestem mu strasznie wdzięczny, bo to chyba jako on tak zaszczepił mi w to, że możemy pograć na bębnach, możemy się nauczyć. On mi pokazał pierwsze rytmy, prawda? Ja się wtedy strasznie zajawiłem tym. A drugą rzeczą było, pamiętam też, jak dziś miałem taki mały telewizorek w domu, taki mały, tato z Niemiec przywiózł, bo tato jeździł do Niemiec do pracy. I pierwszy raz oglądałem na tym telewizorku, w programie drugim, to był wywiad z Grażyny Torbickiej z Chickiem Corean, był wtedy w Polsce, to był 94 rok. Po czym był koncert jednej z jego płyt w sali kongresowej, Pine the World. To chyba było Warsaw Summer These Days. Tak mi się wydaje. No i jak zobaczyłem Gary Nowaka na bębnach, to już wtedy po prostu wiedziałem, w którą stronę pójdę i co będę robił w życiu. A te małe telewizorki tak swoją drogą to przeważnie w kuchni stały. Tak, tak. U ciebie dokładnie, też? Dokładnie. Tak swoją drogą to na to trzy telewizory przywiózł. Jeden większy, drugi średni, trzeci mały. To też mogły stać w różnych miejscach. Tak, tak. Bartek, zupełnie na poważnie, bo ty masz bardzo poważny dorobek artystyczny, muzyczny i bardzo poważną współpracę, no między innymi Wojtek Klich, Krzysztof Zalewski, Marek Piekarczyk, Marek Raduli, Piotr Cugowski, Zio czy Jacek Dewucki. To jest... łatwy sposób na życie, to jest łatwy chleb. Mnie się wydaje, że to jest ciężka branża. Mimo tych nazwisk przytoczonych tak, za tej współpracy. To jest bardzo ciężki chleb. Jeżeli chodzi przede wszystkim o przemieszczanie się, o próby, o materiał, natomiast jesteśmy do tego jakby wyszkoleni. No, skończyłem Akademię Muzyczną w Katowicach. Wydział jazzu i muzyki rozrywkowej. My jesteśmy takimi snajperami, po prostu dostajemy materiał, musimy po prostu jak najlepiej to zrobić, dostosować się do tego materiału. Natomiast wydaje mi się, że najgorsze w tym wszystkim to są właśnie te wszystkie logistyczne ruchy tak naprawdę, przemieszczanie się, koncerty, to jest ciężka praca, próby na scenach, próby przed koncertem, po koncercie spakowanie, znów następne miasto i tak dalej.
taka trochę cygańska robota, prawda? Ale wiesz, że dziewczyny cię uwielbiają? W ogóle wszystkich perkusistów, ale ciebie tak. Tutaj też. A to, bardzo mocno. A to bardzo dziękuję. Ale przecież wiesz o tym. A zupełnie na poważnie znowu, bo ja pociągnę ten wątek. Przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, że no, ten frontman, ten wokalista, no to ma takie pierwsze wzięcie, a zaraz potem jest perkusista. Jak myślisz, dlaczego? No dlatego tak, żeśmy rozmawiali, że to jest takie męskie wydanie instrumentu, bo... Bartek, już niedługo, 30 maja, bardzo sympatyczne przedsięwzięcie w Centrum Sztuki Mościce. 50 gitar na 50-lecie tego budynku, tej placówki, która tu fizycznie stoi. Co to za przedsięwzięcie? Głównie chodzi o to, żeby wszyscy, którzy grają na instrumencie w jakikolwiek sposób, wiadomo, że nie mogą być to ludzie, którzy w ogóle nie mieli styczności z instrumentem. Coś musieli liznąć. Tak, gitarowo. Ale cokolwiek. Mogą przyjść i zagrać z nami bananowy song. Jest to taki ukłon właśnie w stronę tego święta naszego. Mm-hmm. Zebrać taką dużą grupę ludzi, prawda? I to jest też takie budujące, zwłaszcza po tym okresie, który teraz żeśmy mieli, prawda? Żeby ci ludzie wyszli do siebie, żeby popatrzyli się na siebie, żeby zagrali, żeby zaśpiewali z nami. Ale będzie power, ale będzie energia. Mam nadzieję, że będzie super. Powiedz mi, trzeba się zapisać wcześniej, czy wystarczy przyjść? Tak. Nawet z tego względu, żeby dostać koszulkę fajną. Słyszałam, będą pamiątkowe koszulki. Tak, będą koszulki. Natomiast chodzi o to, żeby to logistycznie bardziej ogarnąć technicznie. No wiadomo, że nie możemy nagłaśniać wszystkich instrumentów, natomiast będzie prąd, można sobie wpiąć piecyk, wziąć tą gitarę, gitarę jakąkolwiek można przynieść? Jakąkolwiek. Tak naprawdę jakikolwiek instrument. No mam nadzieję, że ktoś organów nie przywiezie, prawda, takich kościelnych, ale poza tym jesteśmy bardzo otwarci na wszelakie instrumenty. No to polecamy kontakt z Centrum Sztuki Mościce. Bardzo polecamy. Bo 30 maja 50 gitar na 50-lecie, bananowy song, czyli już niedługo. Już trzeba niedługo. Się zapisywać, trzeba się zgłaszać. Tak. Nie ma co myśleć, trzeba działać. Nie ma co myśleć, myślę, że warto się zapisać i wziąć w takim przedsięwzięciu udział. Mało tego, będziemy to nagrywać, to wiadomo, będzie z tego zrobiony taki fajny klip, super pamiątka. I do twojej strefy dobrego grania też warto dołączyć. Może jeszcze znajdą się jakieś wolne miejsca. Oczywiście. Bartek Roju-Rojek, perkusista, pedagog, muzyk przede wszystkim. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję serdecznie.